Pani marszałek, Wysoka Izbo, w nawiązaniu do głosów, które tutaj już padły, chciałem stwierdzić, że niestety Konfederacja musi powiedzieć, a nie mówiliśmy w sprawie unijnego funduszu zadłużenia, w sprawie zadłużania przez Unię Europejską wszystkich Polaków, w sprawie tworzenia nowych unijnych podatków. Mówiliśmy o tym. Mówiliśmy, że to jest pętla finansowa zaciągana na szyję narodów Europy. Ta sytuacja, w której rząd skapitulował w tej sprawie, a teraz nie wie, co z tym zrobić, teraz się wycofywać, przyznaje nam po prostu rację. I trzeba to stwierdzić odważnie. Każdy kryzys jest wykorzystywany przez eurokratów do zaciśniania ich władzy. Trzeba się temu jednoznacznie przeciwstawić i Polska powinna być tym państwem, które ten proces przeciwstawiania się Unii Europejskiej z jej dążeniami totalistycznymi zapoczątkuje. Bądźmy wreszcie odważni, bądźmy tymi, którzy wyznaczą nowy kurs w Europie. Dziękuję, panie pośle.